jest gorszy asfalt, no nie da się wyznaczyć tak trasy, żeby była i piękna widokowo i jeszcze na dodatek świetny asfalt miała. Na rowerze to można, można jechać naprawdę wolno i jeszcze na mecie się dostanie ciepły posiłek. Adam, kiedy pojedziesz na mieście? Marcinku, jutro jedziemy. Przejeżdżamy tak bokiem, że od razu ucieka się na taką boczną drzeszkę, gdzie się jedzie do... To kiedy jedziecie na 200? No to jak potronujemy, zaliczymy ten, trzeba to powiedzieć potem. Jutro. Dobra, jeszcze raz. To kiedy jedziecie na 200? Choćby jutro. Ja nie, muszę patrzeć. Dobra, bawi was takie jeżdżenie z brewetów, to tutaj kolega sami będzie organizował brewet w Tuchowie, to jest tego 8 sierpnia, przepraszam, sierpnia, na którym to brewet serdecznie zapraszam was, jakbyście was zachęcał. Słuchajcie, kultura z sercem trafia do Wojciecha Lesia. Wielkie brawa. Słuchajcie, gość, instytucja, słuchajcie, odbiera nagrody, jeszcze rozmawia przez telefon. Także...
Marcin, bo o co mi, co się chciałem zapytać? No podjąłeś bardzo dzisiaj trudną decyzję dla każdego sportowca o wycofaniu się z trasy. To jest bardzo rozsądna decyzja, ale bardzo trudna. No jak się z tym czujesz? Może coś powiedz w dwóch zdaniach. Znaczy, no, bardzo się cieszę, że zrobiłem to, co zrobiłem. No nie wycofałem się, tak, ale z powodu po prostu moich zdrowotnych, bolał mi bardzo brzuch po prostu i musiałem się wycofać, tak. Ale podjąłem walkę, stałem o godzinie 4 rano i to, co zobaczyłem, świt i że po prostu ta walka jednak trwała i chciałem po prostu jechać i nie wiedziałem, bo do końca tak naprawdę ja byłem pewny, że to zrobię, tak? I na to byłem nastawiony, tak? Ale po prostu, że tak się stało, że wycofałem się, to przecież każdy sportowiec... No i zostałeś tu do końca, tak? Do końca. No. Ale cieszę się z tego, że zrobiłem chociaż te 80 km i to jest jedno, tak? To jest fajnie, że nie ukończyłem i z tego też się nie cieszę, a z drugiej strony cieszę się, że spotkałem wspaniałych ludzi, których te wypowiedzi tych ludzi, którzy przekręcą te tysiące kilometrów, to jest dla mnie też wartość. Dobra, dzięki, wszystkiego dobrego. Dziękuję, no, dziękuję. 14.50 byłeś na mecie, takie są fakty, jak ci się jechało? Jechało mi się dobrze, trochę wiało, momentami padało, ale generalnie wszystkie imprezy, które organizuje GoHarsznica, są bardzo udane i zachęcam, żeby brać udział nie tylko w imprezach rowerowych, ale we wszystkich imprezach, które są organizowane przez GoHarsznicę. No to super, a plany masz startowe, słyszałem, dookoła Polski, tak? To jest... Tak, jak się 21 sierpnia startuję w finałowej edycji 4x MRDP i no zobaczymy, łatwo nie będzie, ale jestem dobrej myśli i planuję walczyć o podium. Na obecną chwilę zajmuję 4. miejsce ex aequo, więc myślę, że po prostu podium jest realne. Jeśli za 2 tygodnie jeszcze poćwiczymy nogę w harsznicy, no to będzie... Tak, to wtedy optymistycznie ruszę 21 dookoła Polski. Dobra, gratulujemy, będziemy trzymać kciuki. Dziękuję i do zobaczenia. No, cześć. Andrzeju, no nie chcę pytać o rocznik, ale jesteś, no fakty tak mówią, jednym z najstarszych uczestników dzisiejszego brevetu. Powiedz, jak ci się jechało? Znaczy, nie, bardzo dobrze, nie narzekam. Drogie były niektóre fatalne, ale jazda super. A jak te przewyższenia i tak dalej, to nie ma problemu? Nie było problemu. No, gdyby nie ten przypadek, że Paulinkę tak już bolało, to byśmy sobie spokojnie jechali, ale faktycznie co? To ją męczyło. Siedzenie, tak? No właśnie. Siedzenie, ale nie, bardzo dobrze się jechało. Ja nie narzekam, myślałem, że będzie gorzej, ale... No to powiedz mi jeszcze na koniec, za 2 tygodnie maraton 24. Startuję. Pojawisz się? Jadę i to jeżdżę cały czas. No to będziemy trzymać. Nie ma zmiłuj się. Jeżdżę. Dzięki, gratulacje. Dziękuję serdecznie.